Zlinkowani. Zaprasza Szymon Karwasz. Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku podcastu Zlinkowani. Otrzymuję informacje od Was w komentarzach, czy to na LinkedInie, czy to na YouTubie, że lubicie podcast Zlinkowani, czekacie na kolejne odcinki i te odcinki nagrywane solo są jak najbardziej ok, ale najciekawsze te są z gośćmi. Najlepiej z gośćmi ciekawymi, z takimi, którzy już na LinkedInie wiele osiągnęli i osiągną jeszcze więcej. Jedną z takich osób jest nasz dzisiejszy gość, Piotr Schneideruk. Witaj, Piotr. Dzień dobry, witam wszystkich, witam Ciebie, Szymon. Cześć, miło Cię poznać, miło Cię gościć w naszym podcaście. Poligraf z pasją, taki jest tytuł Twojego nagłówka i chętnie dowiem się, z czego wynika właśnie ten nagłówek. Tak, no ten nagłówek tak naprawdę mówi o mnie bardzo wiele. Przede wszystkim jestem z zamiłowania, z zawodu i z pasji, tak jak napisałem w swoim nagłówku na LinkedIn, poligrafem. Poligrafia to dziedzina techniki, która zajmuje się procesami wytwarzania druków, ale nie tylko drukiem się pasjonuję, bo tak naprawdę poligrafia jest dla mnie czymś więcej, takim tak naprawdę sposobem na życie też, bo bardzo lubię wszystko, co jest związane z tematyką poligraficzną. Natomiast poligrafię popularyzuję tak naprawdę na LinkedInie. Przybliżam tajniki tego, jak to się dzieje, jak są zrobione różne produkty poligraficzne. Takie codziennego użytku, ale również takie, które być może nie wszyscy są w drukarni, nie wszyscy mają okazję być i będą mieli okazję być w drukarni, a ja mogę przybliżyć proces powstania na przykład, jak to jest zrobione, więc to jest dla mnie tak naprawdę bardzo ciekawa dziedzina przemysłu. No właśnie, nie każdy wie, czym jest poligrafia w ogóle. Pewnie wśród naszych słuchaczy są takie osoby, które zastanawiają się, czym się zajmujesz na co dzień, no to powiedz, czym jest poligrafia, jak się zmieniała w ostatnich latach? No i przede wszystkim, bo mamy podcast biznesowy, słuchają nas ludzie zajmujący się biznesem, jak można poligrafię wykorzystać właśnie w biznesie, w marketingu, jak to wygląda? Tak, to bardzo szeroko zarysowałeś to pytanie. Mam nadzieję, że postaram się tutaj dość szeroko też zarysować to, co robię na co dzień i czym się zajmuję. Przede wszystkim jestem koordynatorem Centrum Pokazowego Konica Minolta w Warszawie, więc tutaj reprezentuję showroom, polski showroom tej marki, ale jednocześnie jestem poligrafem z pasją, tym tytułowym z LinkedIna, który też przybliża, tak jak już powiedziałem, tajniki poligrafii dla wielu, wielu osób. Ponad 15 tysięcy obserwujących obserwuje mnie każdego dnia na LinkedInie, więc to jest bardzo, bardzo miłe. Natomiast jeśli chodzi o poligrafię tak z definicji, to tutaj możemy powiedzieć, że przede wszystkim jest to dziedzina przemysłu, dziedzina techniki, która zajmuje się procesem wytwarzania druków. Na przestrzeni lat dużo procesów zostało zdigitalizowanych. Przeszła poligrafia niesamowitą, można powiedzieć, drogę, metamorfozę. Ja dzisiaj, w dzisiejszych czasach i generalnie dzisiaj zajmuję się drukiem cyfrowym. Natomiast nie jest mi obcy też druk analogowy, więc wydaje mi się, że wiele osób też pamięta lata, kiedy poligrafia kojarzyła się tak naprawdę z drukarzem takim tradycyjnym, w druku chociażby offsetowym. Natomiast dzisiaj już nie używamy klasycznych, zdarza się jeszcze, ale generalnie wiele druków, tak, techniką przede wszystkim druku cyfrowego, wiele druków jest realizowanych bez fizycznej formy drukowej, bez takiej fizycznego takiego nośnika, a jedynie cyfrowo, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę ciekawy proces, który ja też pokazuję na LinkedInie i zgłębiam, popularyzuję poligrafię tutaj w sieci przede wszystkim. Tak, bo masz 15 tysięcy obserwujących, wspomniałeś zresztą o tym przed chwilą i tak jestem ciekaw, zanim spytam Cię, jak doszedłeś się w ogóle do tej niesamowitej liczby, no to według mnie wszystko zaczyna się od profilu na LinkedInie, nie tylko według mnie, bo tak jest po prostu. Zdecydowanie tak. I twój profil, no to wygląda super profesjonalnie, powiem ci, nie jeden trener LinkedIn mógłby ci zazdrościć tego, jak jest przygotowany twój profil. Bardzo dziękuję. Więc właśnie opowiedz trochę, czy to
Jak wyglądał proces uzupełniania tego profilu? Czy to było tak, że usiadłeś i w jeden dzień zrobiłeś swój profil, czy jednak to wymagało czasu dopracowywania krok po kroku, by on był coraz lepszy? Tutaj tak naprawdę powiem szczerze, że przeszedłem bardzo długą drogę, jeśli chodzi o LinkedIna, bo do dzisiejszego dnia, kiedy mam ponad 15 tysięcy obserwujących, a kiedy zacząłem ten moment, jak sobie wspomnę, to tak naprawdę na początku dla mnie kojarzył się LinkedIn jako taki portal biznesowy, jako portal, który tak naprawdę jest taką moją wirtualną wizytówką, wirtualnym CV. Natomiast tak naprawdę dzisiaj jest to dla mnie taka platforma, gdzie mogę udostępniać, tworzyć. Zresztą mam też włączony profil twórcy, więc to też bardzo fajnie tutaj współgra z moją osobą. Natomiast generalnie od samego początku myślałem nad tym, żeby to było takie wirtualne CV. I uzupełniałem te dane dosyć niechętnie też, z uwagi na, wiadomo, na RODO, tak, na to, że być może te dane gdzieś zostaną przechwycone w internecie. Natomiast później zobaczyłem, że ten LinkedIn przynosi efekty. Przynosi efekty wymierne w postaci klientów, kontaktów branżowych, ale i nie tylko takich pozabranżowych. Takie relacje nawiązały się też prywatne, więc wydaje mi się, że to jest miejsce, które bardzo mocno ewoluowało na przestrzeni lat. Myślę, że się ze mną zgodzisz, bo bardzo dużo rzeczy zostało usprawnionych, zmienionych i tak naprawdę mógłbym wymieniać, czy to właśnie profil twórcy, czy biuletyny, czy strony firmowe, ale także samo postrzeganie LinkedIna. Dzisiaj tak naprawdę mamy ponad 5 milionów osób w Polsce, które aktywnie korzystają z LinkedIna i uważam, że ten potencjał LinkedIna jest niemalże nieograniczony. Ogranicza nas tak naprawdę własna wyobraźnia tylko i to, co chcemy ludziom pokazać, przekazać. Dla mnie LinkedIn jest taką właśnie platformą komunikacyjną, gdzie dzielę się i swoimi tematami takimi codziennymi, jeśli chodzi o moją pracę, chociażby w centrum pokazowym, ale jednocześnie jest to miejsce, gdzie tworzę swój cykl Poligraficzny Piątek i tworzę swój cykl Poligraficzna Rozmowa Live, gdzie zapraszam gości, gdzie mam okazję porozmawiać na LinkedInie na żywo. Więc zdecydowanie jest to takie fajne miejsce dla mnie, które przynosi wiele wymiernych korzyści i wydaje mi się, że jeśli ktoś mnie pyta, dlaczego LinkedIn, to ja już nie mam wątpliwości, tak, że to jest dobre miejsce i moje miejsce. No tak, szczególnie właśnie wspomniałeś o kilku rzeczach, jakie towarzyszą ci w tej codziennej pracy na LinkedInie. Ja jeszcze pociągnę ten temat obserwujących, no bo pewnie dla naszych słuchaczy taka liczba 15 tysięcy jest liczbą ogromną, bo ja spotykam takie osoby, które mają 100, 200, 500, 1000 obserwujących i myślą, twierdzą, że to jest sieć duża, to jest sieć absolutnie wystarczająca do tego, żeby osiągać swoje cele. Ja tego nie neguję, bo być może tak jest, że w niektórych branżach bardziej sprawdzają się sieci mniejsze. Natomiast ty jesteś przykładem, że z dużą siecią kontaktów też można osiągać na LinkedInie sukcesy. I powiedz, jak u ciebie wyglądało dochodzenie do takiej liczby? Czy ty byłeś zapraszany? Czy to ciebie zapraszano? Oraz jak taka sieć sprawdza się w twoim wypadku? Tak, no tutaj zdecydowanie trzeba wspomnieć, że ta liczba nie wzięła się tak od samego początku, tak, od założenia profilu, a to biegło z latami. I tak naprawdę dzisiaj mam ponad 15 tysięcy obserwujących, ale tą liczbę zyskałem tak naprawdę na przebiegu 5 lat. Oczywiście ten profil początkowy, a profil, który mam teraz, jest zupełnie inny. Już teraz jest dużo łatwiej zdobywać nowe kontakty, nowe znajomości. Natomiast wcześniej było to tak, że tak naprawdę krok po kroku budowałem ten profil, uzupełniałem go o różne swoje treści, aktywności, których też nie ukrywam, jest coraz więcej, więc też chętnie się dzielę tym, co robię na co dzień, w jakich przedsięwzięciach mam zaszczyt wziąć udział, czy kursach, szkoleniach. Natomiast ta liczba 15 tysięcy obserwujących budowała się latami i wydaje mi się, że jest kwestią i taką sumą tak naprawdę zdarzeń, jeśli chodzi o
ilość wysłanych zaproszeń, ale też o ilość otrzymanych. Wcześniej tak naprawdę wysyłałem zaproszenia, były to kontakty branżowe, ale nie tylko, też były to kontakty, wysyłałem zaproszenia do osób, które mnie interesowały, inspirowały. W tym momencie tak naprawdę częściej ja otrzymuję zdecydowanie zaproszenia niż je wysyłam, co też jest bardzo miłe. I tutaj nawiązując już tak stricte do branży, to wiele osób pisze do mnie, co bardzo też miłe, po poradę, tak? Wiele osób pisze do mnie, jaką drukarnię wybrać, jaką technikę druku zastosować w przypadku danego nakładu, więc to też jest bardzo dla mnie miłe i owocne, bo jeśli ktoś mówi poligrafia na LinkedInie, to często też myśli o mojej osobie, co jest zdecydowanie takim plusem takiej, można powiedzieć, internetowej rozpoznawalności. No tak, czyli można powiedzieć, że jesteś popularyzatorem poligrafii z prawdziwego zdarzenia. Tak, no jest mi na pewno bardzo miło, jeżeli ja kojarzę się ze słowem poligrafia, tak? Czy też moje nazwisko. Kojarzy się też na pewno twoja poligraficzna rozmowa live, czyli ten cykl właśnie live'ów na LinkedInie, o którym wspomniałeś. Ja przyznam się szczerze, że pomimo, że mam włączoną tę opcję od jakiegoś czasu, mi ją LinkedIn udostępnił, to nie korzystam z live'ów, bo jakoś tak wolę podcasty, to mi się bardziej tutaj mi pasuje jako taka bardziej intymna forma trochę kontaktu z widzem. Też nie trzeba mieć super kamery, nie trzeba za każdym razem dobrze wyglądać, ale to już mniejsza o to, bo każdy woli coś innego i każdy inną formę preferuje. Ja chciałem zapytać o same live'y. Jak u ciebie sprawdzają się live'y? Jaka jest ich oglądalność? Jakie są reakcje? Jaki otrzymujesz odzew po tych live'ach, bo skoro je robisz, to chyba ci się to sprawdza. Przede wszystkim bardzo mi się to sprawdza, ale też bardzo mi się to podoba, wiesz, bo tutaj muszę powiedzieć tobie i państwu, że tak naprawdę te live'y są takim momentem, kiedy ja sprawdzam samego siebie, tak? Mam tu na myśli to, że bardzo lubię występować przed kamerą, lubię wystąpienia publiczne i takie rozmowy jak dzisiaj chociażby, więc tak naprawdę każdy live jest dla mnie takim dopracowaniem detali technicznych. Jeśli chodzi o poligrafię, to tutaj tak naprawdę zapraszani są goście bardzo różni, natomiast te rozmowy staram się, żeby one były jednak ogólne, lifestyle'owe i żeby wynikało z nich bardzo dużo inspiracji. Jeśli chodzi o osoby, które to oglądają, no to właśnie, tutaj tak naprawdę chcę trafić do szerokiego grona odbiorców, więc zapraszam wielu różnych gości, którzy piszą książki, są self-publisherami chociażby, są znani na rynku wydawniczym, poligraficznym, ale i nie tylko, więc tak naprawdę trafiam w bardzo wiele różnych tutaj, do wielu różnych odbiorców, natomiast kwestia jest też tego typu, że te live'y nie są, nie mają aż takiego dużego odbioru, jeśli chodzi o liczbę oglądających. Myślę, że jeśli chodzi o liczbę na żywo, no to zdecydowanie jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu osób i tutaj raczej nie przekraczam takich liczb, ponieważ no też poligrafia na LinkedInie jest dosyć niszowym tematem, natomiast tudzież w internecie, natomiast jeśli chodzi o same live, od wyświetlenia później, tak, czyli już odtworzenia tego live'a w późniejszym czasie, to tutaj tak naprawdę mamy co najmniej od 800, 900 do nawet kilku tysięcy odsłon, więc to mnie bardzo cieszy, że ludzie nie tylko dostrzegają ten moment, kiedy spotykamy się o godzinie 18 na faktycznie tej poligraficznej rozmowie live, ale również odtwarzają tą rozmowę później, tak, kiedy to jest dla nich dogodny termin. Live'y bardzo dużo usprawniły tak naprawdę na LinkedInie, już tak odnosząc się do funkcjonalności, bo też tutaj na LinkedInie mamy możliwość zaprezentowania siebie w nieco innym wydaniu, w takim interaktywnym, można powiedzieć. Więc tak jak mówię, z jednej strony jest to dla mnie taki moment sprawdzenia się, jakim gospodarzem jestem, bo w takiej roli czuję się też dobrze, ale też chciałbym usprawnić wiele aspektów technicznych, chociażby takich relacji. Natomiast, tak jak mówię, dużo osób ogląda, ale później, czyli w tym późniejszym terminie, natomiast na żywo nie jest ze mną aż tak duże grono osób. To dobrze, że wspomniałeś tutaj o tym, że taki live, trochę wbrew swojej nazwie, też można oglądać później, prawda? Tak, zdecydowanie. Można też wysłać użytkownikom
link do takiego live'a, jeżeli nam szczególnie zależy, żeby ktoś obejrzał akurat to nagranie, no bo na przykład nie miał okazji. I to jest też fajna forma, tak jak mówisz, rozwoju, nie tylko jeśli chodzi o LinkedIn, ale też rozwoju własnego. Bo live to jedno, ale jeszcze jesteś, słyniesz tutaj z swojego hashtagu, tak? Bo często jestem pytany, Szymon, jak to jest z tymi hashtagami, czy warto stosować, czy nie warto, ile tych hashtagów. I wtedy zawsze mówię, wymyśl swój jeden hashtag, przynajmniej jeden, taki, który będzie mówił o tobie, o tym, co robisz. No i ty masz taki hashtag, poligraficzny piątek. I też jesteś przykładem na to, że taki cykl to jest świetny pomysł na publikację. Jak to u ciebie wygląda? Tak, no tak naprawdę pomysł na poligraficzny piątek przyszedł mi do głowy w któryś właśnie piątek. I tak to się właśnie zaczęło. Chciałem przede wszystkim, żeby ten cykl edukował, inspirował i popularyzował poligrafię, więc tutaj tak naprawdę ten cykl stworzyłem wtedy, kiedy jeszcze, w czasie, kiedy jeszcze nie było biuletynów tak naprawdę na LinkedInie, więc nie mogłem sobie pozwolić na taką cykliczność, jeśli chodzi o system, ale mogłem sobie pozwolić na cykliczność z nazwy, z tego, że faktycznie ukazywało się to w piątki i ukazuje nadal i użytkownicy faktycznie polubili to, bo nie dość, że jest to hashtag poligraficzny piątek, czyli co piątek na LinkedInie, to dzięki temu ruch w piątki na moim profilu, jak się domyślasz, zwiększył się, więc tak naprawdę bardzo dużo osób odwiedzało mój profil właśnie w piątek, żeby zobaczyć ten cykl. Co jest bardzo, bardzo miłe. W cyklu, dodam tylko, że w cyklu pojawiło się kilka firm, kilka drukarni, ale również poruszyłem wiele różnych istotnych aspektów, jeśli chodzi o sam proces technologii drukowania, drukowania cyfrowego, druku analogowego, ale również też inspirujące tematy, jak chociażby dawne zawody w poligrafii. Więc tutaj tak naprawdę cały przekrój tematyczny, który ciężko jest znaleźć w polskim internecie, tutaj mamy tak naprawdę w pigułce, wpisując hashtag poligraficzny piątek, więc tych treści pojawiło się naprawdę sporo. Serdecznie zachęcam w każdy piątek, poligraficzny piątek na moim profilu. Zapraszamy serdecznie, oczywiście. Też jesteś przykładem na to, że nawet w niszowej branży, jaką nie ukrywajmy, jest poligrafia. Można na LinkedInie mieć swoje grono odbiorców, takich stałych czytelników, którzy regularnie śledzą twój profil. Jakbyś tak miał powiedzieć, co dał ci LinkedIn tak najbardziej? Wiesz co, najbardziej LinkedIn dał mi takie poczucie, że faktycznie dużo osób interesuje się poligrafią, chce być blisko poligrafii, blisko druku. I zawsze powtarzam, że białej kartki nie chce nikt, ale białą kartkę, jeżeli zadrukujemy, uszlachetnimy, to taką kartkę chce każdy. I tak naprawdę w tym jest całe piękno poligrafii, że tak naprawdę jeśli zadrukujemy kartkę, uszlachetnimy, to każdy chciałby ją mieć. I to uważam, że jest bardzo ciekawe w tym kontekście, że wiele osób, naprawdę wiele osób ogląda poligraficzną rozmowę live. Wiele osób jest w tym hashtagu poligraficzny piątek podłączonych, więc wszystkie te inicjatywy, które robię, popularyzują poligrafię, ale też pokazują, że ta poligrafia jest dla wszystkich, że to nie jest poligrafia dla wybranych. Tutaj ja nie publikuję też jakichś treści bardzo mocno eksperckich i to też celowo robię, żeby też ta poligrafia wkraczała trochę większe, zataczała trochę większe kręgi i wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo istotne w tym wszystkim. Pięknie powiedziane z tą białą kartką. A jeśli chodzi o sam LinkedIn, tak trochę podsumowując już naszą rozmowę, co polecił, rekomendowałbyś osobom, które zaczynają na LinkedInie, może jeszcze do końca nie odkryły swojej drogi, nie wiedzą, jak zacząć, po co im ten LinkedIn, jakie mogą być korzyści, no i przede wszystkim jak się tu odnaleźć. Jaka by była twoja taka najlepsza rada, której mógłbyś udzielić? Przede wszystkim wydaje mi się, że trzeba określić siebie w
kontekście branżowym oczywiście, więc wydaje mi się, że odpowiednie przygotowanie profilu, czyli te podstawy, danie sobie i innym szansy na odnalezienie ciebie jest bardzo ważne, więc uzupełnienie profilu jako taki pierwszy punkt bym dał. Jeśli chodzi o drugi punkt, to tutaj wydaje mi się, że przede wszystkim tworzenie treści, zaangażowanie te treści, więc tutaj zdecydowanie trzeba tworzyć, być śmiałym w tym wszystkim, dużo mieć odwagi i pokazywać ten swój zawodowy świat. Natomiast jeśli trzeci punkt miałbym taki wytyczyć i nakreślić, to zdecydowanie jest to przede wszystkim takie otwarte zapraszanie, ale nie takie, że wszystkich zapraszamy, oczywiście zapraszamy na nasz profil, tak, ale w tym sensie, że zaproszenia wysyłamy bardzo rzetelnie do osób, które nas inspirują, edukują, które są dla nas ciekawe. I tak naprawdę te zaproszenia powinniśmy bardzo dobrze przygotowywać, opisywać, więc nie wysyłamy takich pustych zaproszeń, a zdecydowanie staramy się zadbać o tą treść. I to wszystko, o czym powiedziałem, jeżeli będzie robione z pasją, z ciekawością świata, z otwartością na drugiego człowieka, to zdecydowanie zaprocentuje oczywiście w czasie, tak? Bo to też budowanie swojej marki osobistej czy też profilu na LinkedInie wymaga zdecydowanie czasu. No tak. Personalizacja. Im lepsza personalizacja, tym lepszy efekt. I podobnie jeśli chodzi o regularność, prawda? Bo to chyba jest takie najważniejsze, co można powiedzieć tak ludziom, którzy zaczynają. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za udział w dzisiejszym podcaście. Cieszę się, że nareszcie mieliśmy okazję porozmawiać. Mi również było bardzo miło. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zapraszamy oczywiście na Twojego LinkedIna, Piotr Schneideruk. Zapraszamy też do słuchania kolejnych odcinków podcastu Zlinkowani. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Szymon Karwasz, to był podcast Zlinkowani.